Żółty demon. Chcesz się poddać, zanim zaczęliśmy walczyć? Maledetto! Przeklęty! Dość, to oburzające, sprowadzić sędziego. Żółty diabeł. Jaskinia Tygrysów uznała go za najbardziej okrutnego i krwiożerczego zapaśnika, jakiego wytrenowali. Gdy pojechałem do Ameryki, by się z nim zmierzyć i zdemaskować go publicznie, zniknął z pola widzenia. Żółty diabeł. Z całą pewnością to imię nadała mu Jaskinia Tygrysów, chcąc mnie przestraszyć. Koniecznie muszę się z nim spotkać i wydobyć z niego jak najwięcej informacji. Żółty diabeł to najbardziej okrutny zapaśnik, o jakim słyszałem. Nie mogę się doczekać spotkania z nim. Czy to propozycja? Oczywiście. Zawodnik jego klasy powinien być zainteresowany pojedynkiem. Moje gratulacje. Wyraża się pan jasno. Muszę przyznać, że jestem zainteresowany. Pan był niegdyś tak okrutny jak on. Wasze spotkanie powinno być pięknym pojedynkiem, w którym trudno wytypować zwycięzcę. Ma pan moje poparcie. Zdaje się, że żółty diabeł zniknął. Nie trudno będzie go odnaleźć. Każe przeczesać cały świat, jeśli to konieczne. Zobaczy pan, że go odnajdziemy w ciągu kilku dni. Musicie natychmiast odszukać żółtego diabła. Ciekawe, dlaczego babie tak zależało, żebym spotkał się z żółtym diabłem. Sama myśl, że mam go pokonać, sprawia przykrość. Gazety twierdzą, że żółty diabeł jest Azjatą. Może nawet Japończykiem. Mam podejrzenia, że to brat Yoko. Mała Yoko straciła matkę i nie może się doczekać powrotu brata. Obiecałem umierającej matce Yoko, że pomogę wydostać się jej synowi ze szponów jaskini Tygrysów. Przeraża mnie myśl, że mógłbym mu zrobić krzywdę. Nie wiem, czy starczy mi odwagi, by doprowadzić do walki. Wynoś się stąd. Co robisz? To tygrysia maska. Dla mnie to łajdak. Jest taki sam jak żółty diabeł, przez którego mój ojciec znalazł się w szpitalu. Nie znoszę nieuczciwych zapaśników. Wynoś się stąd. Nie mogę zapanować nad gniewem, do licha. To prawda, że żółty diabeł jest Azjatą?
Prawda, ma skórę takiego samego koloru jak ty. To pewne, że cię pokona. Dysponuje niezawodną techniką. Zmiażdży cię siłą, szybkością i refleksem. Myślę, że żółty diabeł jest Japończykiem. Pamiętam doskonale moją walkę z nim. Odwagi, żółtku. Gdy nazwałem go żółtkiem, wydawał się zaskoczony. To zbyt mało, aby być pewnym. Trudno dowieść, że żółty diabeł jest Japończykiem. Z całego serca pragnąłbym, by nim nie był. Nie mogę jednak bazować na uczuciach i życzeniach. Muszę mieć pewność, że ten człowiek nie jest bratem Yoko. Mam do dyspozycji zespół detektywów, ale nie udało im się trafić na ślad żółtego diabła. Wiem z całą pewnością, że chciałby pana pokonać. Jego ostatni przeciwnik powiedział mi, że żółty diabeł wspomniał mu, że chce pana zabić na ringu. To jasne. Czeka tylko na okazję, żeby pana zwyciężyć. Jest pewien, że mu się uda. To prawda, że przyjechał pan do Ameryki tylko po to, by walczyć z żółtym diabłem? Ten człowiek mi grozi. Poza tym, jak mógłbym walczyć z innymi zapaśnikami, skoro żółty diabeł robi wszystko, żeby ich wyeliminować? Nie może się pan dać zastraszyć. W zapasach konfrontacja jest nieunikniona na każdym poziomie, to prawda. W Stanach są zapaśnicy, którzy zapłaciliby fortunę za możliwość zmierzenia się z panem. Łajdak, żółtek, a więc to tak nazywają go Amerykanie. Tygrysia masko. Co za niespodzianka. Jak się miewasz? Znacie się? Poznałem tygrysią maskę wiele lat temu na ringu w Japonii. Pokonał mnie po kilku sekundach. Mam pomysł, może zorganizujemy rewanż? Gwiazda Apollo, geniusz techniki przeciwko brutalnej tygrysiej masce. To byłoby widowisko, co wy na to? Nie mogę. Z jakiego powodu? Zapaśnik siedzący obok jest mistrzem sztuki walki. Myślisz, że nie dorównuje ci poziomem? Nie mogę. Jestem pewien, że zapaśnicy amerykańscy mnie nienawidzą. Nie zrozumieli, że się zmieniłem, że przestałem być wychowankiem i pupilkiem jaskini tygrysów. Rozumiem. Wiem, że już nie chcesz walczyć nie fair, łamiąc regulamin. Musisz jednak to udowodnić. Tylko ty możesz sprawić, że kibice i zapaśnicy amerykańscy zmienią zdanie na twój temat. Pozwoliłem sobie powiedzieć, co myślę, bo uważam cię za przyjaciela. Ludzie mylą się. Chciałbym, żeby szanowali cię za to, kim się stałeś. Musisz wstąpić na amerykański ring i walczyć. Zgoda. Będę walczył, ale uczciwie.
Dziś mamy okazję zobaczyć pojedynek tygrysiej maski z gwiazdą Apollo. To wielkie wydarzenie sportowe, tym ciekawsze, że nieoczekiwane. W gazetach pisano o tym jako o wydarzeniu roku. Oto gwiazda Apollo. Jesteśmy ciekawi, czy nasz mistrz, słynący ze znakomitej techniki, opracował nowe chwyty, którymi będzie chciał pokonać swego przeciwnika. Panie i panowie, jak zareaguje tygrysia maska? Brawo, Apollo, trzymamy z tobą, pokonaj go. Oto nadbiega mistrz zamaskowanych zapaśników, tygrysia maska. Tygrysia maska, znany też jako żółty demon, podtrzymuje sławę groźnego i brutalnego zapaśnika. Żółty demonie, ty okrutniku, jesteś najbardziej nikczemnym zapaśnikiem. Muszę udowodnić im, że oskarżają mnie niesłusznie. Panie i panowie, pojedynek się rozpoczął. Zawodnicy wyczekują dogodnego momentu, by zadać przeciwnikowi śmiertelny cios. Walka zapowiada się bardzo interesująco. Brawo, bracie. Dlaczego nie reagujesz? Czyżbyś nie potrafił walczyć? Śmiało. Bardzo dziwne. Publiczność jest niezadowolona. Żółty demon zmienił się. Jednak tygrysia maska zdobywa przewagę i przechodzi do kontrataku. Zdezorientowany przeciwnik pozwolił Japończykowi na założenie niebezpiecznego trzymania. Niewiarygodne, wyjątkowo widowiskowe. Apollo uwalnia się z żelaznego uścisku. Jeden, dwa, trzy. Panie i panowie, gwiazda Apollo zdobywa pierwszy punkt. Choć tygrysia maska przegrał pierwszą rundę, trzeba przyznać, że jego technika jest mistrzowska. Dałeś się pokonać. Wstydź się, tygrysie. Zapłaciliśmy, żeby zobaczyć walkę, a nie balet. Potrzebna ci pomoc? Rozpoczęła się druga runda. Technika obu zawodników jest na najwyższym poziomie. Absolutna perfekcja. Przygotuj się. Oh, my God.
Apollo dał pokaz niebywałej zręczności. Zaatakował przeciwnika całą serią wspaniałych, szybkich i groźnych ciosów. Tygrysia maska przechodzi do kontrataku. Jeden, dwa, trzy. Tygrysia maska wygrał drugą rundę. Pokazał, że potrafi walczyć skutecznie i czysto. Jeszcze nie wierzą. Zawodnicy zaczynają trzecią rundę, mając po jednym punkcie. Jaki będzie wynik ostatniego starcia? Ciekawe, czy zauważył, jaką technikę chce zastosować. Gwiazda Apollo wydaje się niezdecydowany. Być może obawia się, że wpadnie w pułapkę. Zaatakuje znienacka. Dlatego trzyma się blisko linii. Nie chcę, bym kontratakował. Remis, czas minął. Panie i panowie, ten gest zasługuje na brawa. Tygrysia maska jest innym człowiekiem niż ten, którego widziałem wiele lat temu. Zrozumieli. Nareszcie zrozumieli, że już nie jestem żółtym demonem. Rzuć okiem na to. Wszystkie amerykańskie gazety sportowe piszą, że jesteś uczciwym zawodnikiem. Powinni pisać o tobie. Nie mów głupstw. To był bardzo trudny pojedynek. W żadnym spotkaniu nie miałem takich kłopotów z pokonaniem przeciwnika. Udało ci się uniknąć mojego chwytu. Najbardziej fascynują mnie techniki obronne, a to pociąga konieczność studiowania zachowań przeciwnika. Starasz się przewidzieć, kiedy i jak przeciwnik cię zaatakuje, żeby stworzyć mu niekorzystne warunki. Właśnie. Mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy. Powodzenia. Mister X. Wciąż myślę o żółtym diable. Niepewność mnie zabija. Jak zareaguje, gdy przyjdzie mi z nim walczyć? Czy naprawdę chce mnie zabić?
Żegnaj. Podziwiam cię, Tygrysie. Jesteś uczciwym człowiekiem.